Wszystkie
Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybrałeś świętą Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia. Spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twojemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Barucha. Bądź dobrej myśli, narodzie mojego, pamiątko Izraela. Zostaliście zaprzedani poganom, ale nie na zatracenie. Dlatego zostaliście wydani nieprzyjaciołom, iż pobudziliście Boga do gniewu. Rozgniewaliście bowiem Stworzyciela swego przez ofiary składane złym duchom, a nie Bogu. Zapomnieliście o waszym żywicielu, Bogu i wiekuistym. Zasmuciliście też Jerozolimę, która was wychowała. Widziała bowiem przychodzący na was gniew Boży i rzekła: słuchajcie, sąsiedzi Syjonu, Bóg zasmucił mnie bardzo. Widzę bowiem niewolę moich synów i córek, jaką im zesłał przedwieczny. Wyżywiłam ich z radością, a odesłałam z płaczem i smutkiem. Niech nikt się nie śmieje, że wdowa i opuszczona przez wielu. Zostałam opuszczona z powodu grzechów dzieci moich, ponieważ wyłamały się spod prawa Bożego. Ufajcie, dzieci, wołajcie do Boga, a ten, który na was to dopuścił, będzie pamiętał o was. Jak bowiem błądząc myśleliście o odstąpieniu od Boga, a teraz, nawróciwszy się, szukajcie go dziesięciokrotnie. Albowiem ten, co zesłał na was to zło, przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym. Oto słowo Boże. Poznał Twoje napomnienia.
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Wróciło 72 z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się ucieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie. Że uroczystość, święto Bożego Miłosierdzia
jest uroczystością specyficznie polską. Ale czym jest Boże miłosierdzie? Sądzę, że właściwie dwa zdania wyjęte z Pisma Świętego pozwalają nam wniknąć w głębię tej właśnie prawdy o Bożym miłosierdziu. Dwa zdania. Pierwsze zdanie to zdanie umieszczone przez świętego Pawła w liście do Rzymian. 5 rozdział. W tym właśnie 5 rozdziale listu do Rzymian znajduje się swoistego rodzaju fragment zawarty między 12 a 21 wierszem. Ten fragment stanowi szczególnego rodzaju źródło do tego, co później święty Augustyn rozwinął w prawdzie o grzechu pierworodnym. To właśnie ten fragment stał się podstawą biblijną Pisma Świętego o prawdzie o grzechu pierworodnym. I tam święty Paweł umieścił szczególne zdanie w tym fragmencie. Tam, gdzie bardziej rozlał się grzech, jeszcze bardziej rozlała się łaska. Byłoby jakimś zafałszowaniem prawdy tego zdania, gdybyśmy mieli wyciągnąć z niego następujący wniosek, że aby więcej mieć łaski, trzeba na więcej grzeszyć. Byłby to strasznie fałszywy wniosek. Natomiast to zdanie, sądzę, że wyjaśnia się w świetle drugiego zdania. Zdania zawartego w relacji. W relacji z krzyża. Kiedy jakby w ostatnich chwilach swojego tchnienia Chrystus umierający na krzyżu zwraca się do swojego Ojca słowami: przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak jak gdyby podawał definicję człowieka. Człowiek to ten, który nie wie, co czyni. I w pewnym sensie jakby to go właśnie miałoby usprawiedliwiać. I w pewnym sensie to właśnie miałoby wzywać Bożego miłosierdzia. Trzeba się litować nad człowiekiem, dlatego że nie wie, co czyni. W tym zdaniu przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, wolno powiedzieć, że zawiera się także definicja grzechu. Grzech w świetle tego zdania jawi się nie tylko i wyłącznie jako zła wola człowieka, ale może właśnie raczej, i o tym mówi to właśnie zdanie świętego Pawła, że tam, gdzie bardziej rozlał się grzech, jeszcze bardziej rozlała się łaska. Moglibyśmy powiedzieć, że grzech jawi się tutaj jako swoistego rodzaju sygnał. SOS, poprzez który człowiek woła o pomoc.
apeluje o pomoc. Grzech byłby tutaj miarą właśnie jakiegoś grzesznego zniewolenia człowieka. Moglibyśmy powiedzieć, że im bardziej człowiek grzeszy, tym bardziej woła o pomoc. Im bardziej człowiek grzeszy, tym bardziej daje znać o swojej tragicznej sytuacji, o tej jakby topieli, którą popadł, a z której nigdy o własnych siłach nie uda mu się wydobyć. To tak jak gdyby wpadł w jakieś bagno, w jakieś torfowisko, z którego nie ma wyjścia. Jeśli ktoś z zewnątrz go nie wyciągnie, sam nie ma żadnych szans. I to właśnie wychylenie się Boga ku człowiekowi, właśnie dlatego, że znalazł się w tragicznej sytuacji, właśnie dlatego, że nie wie, co czyni, i w ten sposób coraz to bardziej pogłębia się w jakiejś topieli, z której sam o własnych siłach nigdy nie uda mu się wydobyć, to właśnie nachylenie się Boga nad człowiekiem nazwane zostało Boże miłosierdzie. Papież Jan Paweł II, który reflektuje tę prawdę w swojej encyklice Dives Misericordia, użył takiej zbitki słownej: miłosierna miłość, miłość miłosierna. Tak jak gdyby sama miłość jeszcze nie wystarczała. Ma być miłosierna. Co oczywiście wywołało pewien szum w gronach teologów. Zaczęli się nad tym zastanawiać, jakby w pierwszej chwili, jakby krytykować papieża, że zafałszowuje całą prawdę o miłości, kiedy pisze właśnie o owej miłosiernej miłości. A papież chce nam właśnie zwrócić uwagę na tę prawdę o miłości, która nigdy nie dopuszcza obojętności. Miłosierdzie nie dopuszcza obojętności. A zatem jeśli spotykasz człowieka, który woła o pomoc, właśnie ta miłosierna miłość nie pozwoli ci przejść obok niego obojętnie. Miłosierdzie nie dopuszcza obojętności. Taka jest właśnie natura jakby Boga. I tą swoją naturą chce stanowić dla nas wzór naszej reakcji w spotkaniu z drugim człowiekiem. To spotkanie nie może być obojętne. Bo ten człowiek zawsze w jakiś sposób nas potrzebuje. Podobnie jak my za każdym razem potrzebujemy drugiego. I tutaj nie chodzi o kasę, żeby nam nabijał kapsy. Bo można mieć pełną kapsę, a być naprawdę ubogim. W sensie biednym. To znaczy w sensie niedorastającym do tych właśnie horyzontów, w jaki sposób rzeczywiście jesteśmy biedni, w tym właśnie sensie, że nie wiemy, co czynimy,
coraz to bardziej pogrążając się w jakiejś topieli i nie uświadamiamy sobie, nie zdajemy sobie z tego sprawy, że nigdy o własnych siłach z niej nie potrafimy się wydobyć, a to właśnie jest dla nas największym zagrożeniem, a to właśnie jest dla nas największym nieszczęściem i niebezpieczeństwem. W tej słynnej scenie, jakby sądu ostatecznego, zapisanej w Ewangelii według świętego Mateusza w 25 rozdziale, słyszymy właśnie te słowa. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, niechście uczynili. Chrystus czyni drugiego człowieka jakby swoim sakramentem. To znaczy czyni drugiego człowieka swoją obecnością pośród nas. Bowiem to, co wyraził święty Jan w swoim prologu, Boga nikt nigdy nie widział. I właśnie dlatego, że Boga nikt nigdy nie widział, Bóg wciela się. Przybiera ludzkie ciało, ludzką naturę. Wciela się w drugiego człowieka właśnie po to, żebyśmy mogli go spotkać, widzieć. I w ten sposób mieli okazję reagować. Cokolwiek uczynili się jednemu z tych braci moich najmniejszych, jeśli uczynili. Bóg czyni drugiego swoim sakramentem. Sposobem obecności pośród nas. Swojej obecności pośród nas. I kiedy chrześcijaństwo to zrozumiało, właśnie jako pierwsze zaczęło budować szpitale i przytułki. Jako pierwsze zaczęło uwrażliwiać ludzi w ich sumieniach, wychowując na świętych. Bo nigdy, wydaje mi się, nie potrafimy do końca odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje, co się musi stać w duszy człowieka, aby ten chciał świadomie i dobrowolnie ofiarować swoje życie w imieniu, w intencji drugiego człowieka, w obronie drugiego człowieka. Co się musi stać w duszy człowieka, aby ten chciał świadomie i dobrowolnie ofiarować cały swój majątek dla drugiego człowieka? Gdy my właśnie wszyscy reagujemy mniej więcej w ten sposób, że wydaje nam się, że im więcej zagarniemy pod siebie, tym bardziej mamy zapewnioną przyszłość. Co się musi stać w człowieku? Dzisiaj dlatego jest tyle biedy w świecie, tyle obojętności, tyle rozczastanych więzów, relacji międzyludzkich, bo nigdy nie potrafiliśmy sobie postawić tego właśnie prostego pytania. Bo nigdy nie pozwoliliśmy sobie na to, żeby wyzwolić w nas fascynację. Taką właśnie postawę. Co się musi stać w człowieku, aby ten świadomie i dobrowolnie chciał ofiarować cały swój majątek, oddając go drugiemu człowiekowi, gdy pierwszą naszą reakcją jest właśnie to, żeby wszystko zagarniać pod siebie, bo wydaje nam się, że tylko w ten sposób
potrafimy zagwarantować sobie naszą przyszłość. To jest właśnie konsekwencja doświadczenia Bożego miłosierdzia. Niech to dzisiaj nas pobudza. Niech ta idea, którą zaszczepiła święta Faustyna w nas, w naszą kulturę, naszą polską kulturę chrześcijańską, niech ta idea staje się coraz to bardziej można, żywa, coraz to bardziej oddziaływująca. Abyśmy mogli stać się jej prawdziwymi świadkami, to znaczy przewidzielami. Bo tylko tak potrafimy uratować siebie i tylko tak potrafimy uratować każdego człowieka, którego w swoim życiu spotykamy. Przepojeni głębią wiary, miłosierdzie naszego Ojca, który jest w niebie, zanieśmy do Niego wspólne prośby. Módlmy się za Ojca Świętego, aby umocniony łaską Trójcy Przenajświętszej przewodził ludowi Bożemu, ucząc modlitwy, pokory i służby potrzebującym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za obecnego wśród nas księdza biskupa Jana, wszystkich kapłanów, którzy troską duszpasterską otaczają chorych, cierpiących, aby Bóg błogosławił im każdego dnia. A Duch Święty wspierał w prowadzeniu wiernych do Ojca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich wykonawców, dobrodziejów, dobroczyńców, którzy swoją pracą i czynem przyczynili się do powstania hospicjum świętej Elżbiety. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze zgromadzenie zakonne, by przykład życia świętej Elżbiety i błogosławionej Matki Marii był naszą siłą w posłudze chorym i cierpiącym, a młode serca zapalał do radosnego naśladowania jej cnoty. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych lekarzy, pielęgniarki, pielęgniarzy, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby zdrowia, aby pochylając się nad cierpiącymi z pełną odpowiedzialnością, pamiętali o przeznaczeniu ich do chwały wiecznej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, aby każdy dzień był przeżyty dla miłości Boga, abyśmy nie zmarnowali podarowanego nam czasu i stanęli kiedyś przed Panem z miłością i miłosierdziem.
Wszechmogący Boże, w swojej wielkiej miłości udzielasz nam nieustannie wszelkich łask i dobrodziejstw. Bądź uwielbiony teraz i na wieki, wieków. Amen. Yeah.
Adam Święty, jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią Twojego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Yeah.
Panie, zbaw wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mi wam dam. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pana niski niech zawsze będzie z nami. Przekażcie sobie znak pokoju. Zbliżam się, Boże, i
Módlmy się. Boże bogaty w miłosierdzie, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy za przykładem świętej Faustyny nieśli całemu światu nadzieję Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Nie potrafię prosić Boga o nic innego, jak tylko o to, by spełniła się Jego wola. Święta Elżbieta. Dziś w dniu obchodów rocznicy 15-lecia istnienia hospicjum pod wezwaniem świętej Elżbiety pragnę wyrazić Bogu wdzięczność w imieniu wszystkich sióstr elżbietanych, a zwłaszcza tych, które posługiwały i które posługują w hospicjum, za łaskę powstania tego dzieła, za jego rozwój, za uobecnienie wśród chorych miłości miłosiernej, za przykład świętej Elżbiety i naszych matek założycielek. Naszą wdzięczność kieruję również na ręce Jego Ekscelencji księdza biskupa Jana oraz wszystkich kapłanów za celebrowanie ofiary eucharystycznej, za skierowane do nas Słowo Boże, za modlitwy w naszych intencjach. Wyrazy wielkiej wdzięczności składam szanownym władzom miejskim oraz wszystkim dobrodziejom za wszelkie wyrazy życzliwości i dobroci, za współpracę z naszym zgromadzeniem. Pragnę podziękować kochanym siostrom, w sposób szczególny siostrze wikarii Pindze, byłej dyrektorce, jak również obecnej siostrze dyrektor Piotrze. Wszystkim drogim siostrom i personelowi medycznemu, rehabilitacyjnemu, opiekuńczemu i gospodarczemu za brak ofiarnej posługi, za zaangażowanie całym sercem w początkach powstania hospicjum świętej Elżbiety, jak i w czasach jego rozwoju do chwili obecnej. Dziękuję wraz z wszystkimi siostrami całej prowincji, jak i w imieniu osób chorych, cierpiących, dla których hospicjum było i jest domem, w którym człowiek jest kochany i może kochać. Świadomo słów błogosławionej Marii Luizy Merkel, spojrzenie wstecz napełnia wdzięcznością wobec Boga i ludzi. Napawa nas radością, że to, co czynimy z miłości ku Bogu i drugiemu człowiekowi, jest cichą, pokorną modlitwą uwielbienia i dziękczynienia, które będzie upraszało błogosławieństwo dla dzieła hospicjum, urzeczywistniającego tu na ziemi słowa Chrystusa. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Życzę w imieniu całego zarządu prowincjalnego obfitości darów Ducha Świętego i Jego mocy, wszelkiej życzliwości i radości w kontynuowaniu i rozwoju dzieła hospicjum. Życzę, by drogie siostry, szanowni pracownicy, umiłowani w Panu chorzy, wszystkie swoje czyny i działania coraz ściślej łączyli z zamiarami Bożego Serca, by w świetle wiary odczytywali codzienność jako wyraz woli Bożej.
Niech schronienie w otwartym sercu Jezusa będzie dla wszystkich źródłem mocy, nadziei, wytchnienia, ukojenia w trudach, w bólu i cierpieniu oraz radosnym zaufaniem Bogu. Wszystkim za wszystko, za wspólną modlitwę i świętowanie z całego serca zapłać. Jego Ekscelencjo, księżyc biskupie, szanowna siostro oficjalna, drodzy zgromadzeni, jednego serca za mało wybrali głęboką wdzięczność pomysłodawcą i twórcą powołanego do życia 15 lat temu hospicjum sióstr świętej Elżbiety Złotowej. Ale nie można żyć tylko przeszłością. Hospicjum ciągle przynosi ulgę w cierpieniu wielu chorych. Dlatego w imieniu pacjentów chciałbym bardzo serdecznie podziękować obecnemu kierownictwu, osobie siostry Piotry i całemu personelowi za wszelkie dobro, którego doznajemy podczas naszego tu pobytu. Kochani, to wasza cierpliwość, ciepło i pomoc stwarzają nam poczucie bezpieczeństwa, a promienne uśmiechy dodają radości i nadziei. Czyńcie dalej to, co umiecie robić najlepiej. Bóg. Amen. Nie zapyś. Moi drodzy, przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo i niech to Boże błogosławieństwo sprawi, że za każdym razem będziecie więksi i mocniejsi i potężniejsi niż te wszystkie problemy, wobec których życie będzie was stawiać. W tym duchu przyjmijcie teraz to Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ludziom. To podziękowanie pragniemy złożyć od personelu hospicjum. W tym kościele jest wielu, których powinnam wymienić z imienia i nazwiska. Nie sposób tego zrobić, dlatego księże biskupie, siostro prowincjalna, siostro dyrektor Piotra, pozwólcie, że złożę to podziękowanie na ręce naszej siostry dyrektor Bugi, bo to dzięki niej dzisiaj możemy świętować ten jubileusz. W świecie, który
niepełnosprawność, chorobę i starość chce się uśmiercić, siostra Kinga przy pomocy wielu ludzi otwiera hospicjum, w którym nie tylko dba się o ciało, ale i o ducha. Ile to dusz zdobyła dla nieba, sam Bóg wie. Dlatego przywołując wdzięczności wszystkich tych, którzy patrzą na nas z góry i tych, którzy są wśród nas, Bóg zapłać. Dziękuję. Znaczy po francusku dziękuję. Ale o ile sobie dobrze przypominam, to może być też nazwa cukierku, więc siostrze współczuję. Nie, nie grozi. Poprawi całą tę torbę tych cukierków załatwić. Oczywiście dla wszystkich Państwa też zdrowia,
pozdrowienia serdeczne, gorące. Jesteśmy również tu z panem burmistrzem naszym, panem Andrzejem Grabowskim, z księdzem Ciekanem. Wyszliśmy do wioski, świętyśmy, to będzie z daleka, także dziękujemy pięknie i jeszcze raz wszystkiego dobrego. Ale chciałem powiedzieć tutaj, jako senator z tej ziemi, że 15 lat temu wydarzyło się tutaj coś nadzwyczajnego. Bo nieopodal nad jeziorem postawiono dla nas wszystkich latarnie, byśmy lepiej rozumieli, jaką wartość ma inny człowiek. I byśmy mieli szansę stawać się każdego dnia trochę lepszy. Siostro i wszyscy ci budowniczowie hospicjum, przyjmijcie wyrazy wdzięczności i przyjmijcie też zapewnienie o gotowości pomocy. Wszystkiego dobrego. Tak.
Dobry, siostro dyrektor. Pomożemy, pomożemy. Witam, szanowna Maryśka. Nie, to nie, Z góry pianino, chłopcy, z Udało się. Tak jest. Zmiana! Zmiana dekoracji!
Państwu za gościnność, za to, żeście nas na tą chwilkę przyjęli i posłuchali naszego śpiewu. Życzymy powrotu do zdrowia przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Życzę Państwu z całego serca i w imieniu całego chóru zdrowia. Marek. Dziękujemy bardzo. Także dziękujemy bardzo. Chciałabym też jeszcze przemówić do Państwa. Powiem tak, w Kowalewie z moich placówek byłam najdłużej. 15 lat temu, gdy rozpoczynaliśmy tutaj z siostrą Kingą działalność, przyjmowaliśmy 2 października pierwszą pacjentkę, wnosiliśmy tutaj na teren hospicjum. Nie było aż tak rozbudowane jak teraz. I po równym roku zabrali mnie do Kowalewa Pomorskiego. Nie ukrywam, że z bólem serca jechałam, bo mówię, tam żadnej wody nie ma. Ale gdy nie ma żadnej wody, ja